name is David. David ma 9 lat i już umie powiedzieć coś o sobie po angielsku. Ze swoim bratem bliźniakiem Denisem, młodszą 5-letnią siostrą Nicole i oczywiście z mamą Tetianą dotarli do Polski z Nowogrodu Wołyńskiego. My children is my life. Na razie udało im się znaleźć tymczasowy pokój w Iwnie. Będą mieli blisko do siostry pani Tetiany, która mieszka w Kostrzynie. David i Denis niebawem zaczną chodzić z polskimi rówieśnikami na lekcje, a Nicole do przedszkola. Yes, I want. Tak, chcę pracować w Polsce, chcę, żeby dzieci chodziły tu do szkoły. To school. Tak samo wiele innych ukraińskich dzieci. Ogromna większość uchodźców, którzy trafili do Polski, to właśnie kobiety z dziećmi, zwykle bez ojców, którzy musieli zostać na Ukrainie, by walczyć. Już teraz do poznańskich szkół i przedszkoli zaczęło chodzić ponad 500 dzieci z Ukrainy, uciekających z bliskimi przed wojną. Trafiły w zupełnie nowe miejsce, w innym kraju, z innym językiem. To dziecko w polskiej szkole jest obcokrajowcem i nie zna języka polskiego, czyli wszystkie przedmioty, które są wykładane w polskiej szkole, będą dla tego dziecka obce. Dlatego nauka w polskiej szkole będzie ogromnym wyzwaniem. I to zarówno dla samych dzieci, jak i dla nauczycieli. A ta bariera językowa jest bardzo, bardzo duża. Dlatego nauczyciele już zaapelowali do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, aby po pierwsze zorganizować ludzi, którzy zaczną uczyć najmłodszych Ukraińców polskiego, po drugie zapewnić tym dzieciom podręczniki do nauki nowego języka i po trzecie pozwolić szkołom na zatrudnianie międzykulturowych asystentów. Żeby byli łącznikami między dziećmi a nauczycielami czy administracją szkolną, między szkołą a rodzicami, żeby byli takimi i tłumaczami, ale też takimi wspierającymi te dzieci w funkcjonowaniu w szkole. Poza tym ZNP postuluje wyprawki szkolne dla dzieci z Ukrainy i zapewnienie im wsparcia pedagogów oraz psychologów. W samej nauce polskiego spróbują pomóc władze miasta. Warto wspomnieć, że dzieci, które nie mówią po polsku, a trzeba sobie jasno powiedzieć, że ich jest ich i pewnie będzie znaczna większość, będą mogły liczyć zarówno dodatkowe zajęcia z nauki naszego języka. Z kolei rząd zapowiedział już, że uchodźcy będą mogli korzystać z programu Rodzina 500+. Przygotowuje też coś dla Ukrainek z najmłodszymi dziećmi, tymi do 3 lat. Aby zorganizować opiekę nad dziećmi do lat 3, samorządy będą mogły podejmować decyzje o tworzeniu dodatkowych miejsc wsparcia opieki żłobkowej. Na to wszystko przyjdzie czas, gdy uda się już załatwić to, co najważniejsze – dach nad głową i pracę. I want to. Mogę podjąć każdą pracę. Everything. Władze miasta przygotowały tymczasem listę darmowych atrakcji dla dzieci, które trafiły do Poznania, uciekając przed wojną. To różne inicjatywy poznańskich firm, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Ich pełną listę można znaleźć na stronie www.poznan.pl. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.